Dzień dobry, witam Państwa po raz kolejny z Vertigo Jazz Club and Restaurant w Vertigo Talk Show, czyli nasze spotkania muzyczne, spotkania właśnie na scenie w Vertigo, które rozpoczęły się w czasie pandemii. Wówczas rozmawialiśmy z muzykami o tym, co robią, jak sobie radzą, czy nagrywają, czy może podjęli się innych prac. Teraz na szczęście mamy początek czerwca, jak program jest nagrywany i pandemia już trochę zaczyna odpuszczać, już scena Vertigo zaczyna żyć swoim życiem. Zapraszamy na koncerty, już za chwilę nasze festiwale letnie, czyli Vertigo Summer Vibes Festival, Vertigo Summer Jazz Festival i Blues Festival, to jako ostatni w sierpniu, tak więc od razu uśmiech się pojawił i jesteśmy pełni nadziei. Tak jak się wszystko rozwija, tak jak wszystko zaczyna kwitnąć, zaczyna cała kultura się podnosi, tak samo nasze spotkania, nasz program Vertigo Talk Show rozwija się i miejmy nadzieję, że rozwijać się będzie. Tak jak już wspominałem ostatnio, możecie nas znaleźć również teraz w formie podcastu dogodnego do odsłuchania, gdziekolwiek i jakkolwiek, na różnych portalach streamingowych. Również jak już mogliście zauważyć, rozwinęliśmy naszą formę rejestrowania naszych spotkań, a to dzięki pomocy, wsparciu i współpracy z polifonia.pl, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. I również od strony spotkań chciałem trochę ten program zacząć rozwijać, dlatego dzisiaj są miejsca dwa. Na jednym już nasz dzisiejszy pierwszy bohater, zaraz będę cię przedstawiał spokojnie, kowboju. I drugie krzesło, jeszcze fotel, tak zwany tutaj trochę insight, powiem lokalny, to vertigowy insight, to tak zwana jest kula. Jeden na razie jest pusty i dzisiaj jeszcze jeden gość, mniej związany z muzyką, ale związany na pewno z eventami we Wrocławiu, związany z kulturą i związany ze sportem. I to jest ten taki wspólny łącznik, który właśnie łączy dzisiejszego naszego gościa z gościem, który pojawi się już za chwilę. A naszym pierwszym gościem dzisiaj jest wspaniały, młody, piękny, uśmiechnięty, nawet lekko opalony. Walczymy o opaleniznę oczywiście. U mnie to nie opalenizna, ale ciśnienie po prostu coraz wyższe. Mateusz Kowalczyk i oklaski teraz. Brawa! No na razie jeszcze nie ma tych braw zbyt dużo, bo czekam, aż będziemy tutaj w pełni mogli Vertigo już tak na 100%, że już nie będzie pandemii zupełnie i będziemy mogli wówczas, mam nadzieję, zapraszać również gości, którzy będą właśnie bili, wiesz, wtedy to brawo. Mateusz, zaczniemy od muzyki, później przejdziemy trochę do tak jakby twojego, powiedzmy, do twoich zainteresowań, czyli do tego sportu, bo wiem, że w sporcie również się świetnie odnajdujesz. No i przejdziemy sobie właśnie wtedy płynnie do naszego drugiego rozmówcy, ale zacznijmy, ponieważ są to spotkania z muzykami, są to spotkania muzyczne, zacznijmy od tego, czego się zacząć powinno, czyli od początku. We Wrocławiu głównie znany jesteś i tutaj właśnie musimy teraz wybrać sobie jako gitarzysta i jako wokalista, ponieważ prowadzisz kilka projektów. W jednych występujesz jako gitarzysta, to jest na przykład projekt, gdzie występujesz z trio na scenie w Vertigo już wiele razy z Malwiną Kulisiewicz i Dorotą Zygadło i to są piękne wieczory, cieszące się dużym zainteresowaniem z muzyką włoską i francuską. Tam jesteś gitarzystą. Jak to się stało, że z dziewczynami zacząłeś grać? W ogóle jak powstał ten projekt? Jak odkryliście ten punkt, ten brak w rynku muzycznym, że potraficie zapełnić Vertigo w trio, prezentując muzykę francuską na przykład? Jak to się stało, że do tego doszło? Czy gdzieś, dokładnie nie pamiętam kiedy, parę lat temu poznałem Malwinę, która pamiętam właśnie zaproponowała mi taki trio z Dorotą. Doroty nie znałem jeszcze wtedy i pamiętam pierwszą próbę na Muchoborze, gdzie właśnie pojechałem z gitarą i też byłem jakby pełen, no nie obaw, ale taki pełen zaskoczenia, co z tego będzie, dokładnie. I po pierwszej próbie wiedziałem, że to będzie właśnie coś, czego jeszcze nie ma, ale jednocześnie jest w miarę taką też niszą, bo nie ma tych artystów jakby dużo we Wrocławiu i, że tak powiem, na Dolnym Śląsku, którzy grają taką muzykę. I
Myślę, że ten projekt w ogóle się sprawdza, bo każdy z nas jest zupełnie inny. Dorota jest zupełnie inną osobą niż Malwina, niż ja. I jakby to wszystko, jak zmieszasz razem i włożysz właśnie na scenę, to wychodzi właśnie taki fajny kolektyw, że tak powiem. Mamy mega dużo też fanów z tego. Ja na przykład nie słucham na co dzień tak dużo muzyki francuskiej jak Dorota czy Malwina. I ja też zupełnie inaczej podchodzę do tych utworów. Dziewczyny nasłuchają się, powiedzmy, oryginałów albo wersji jakichś tam YouTube'owych i mają wyobrażenie, o, to fajnie, jakby tutaj mandolinka do tego, a ja przychodzę i zupełnie inaczej wchodzę w piosenkę. I czasami to się sprawdza, czasami troszeczkę dostaję hamulec i właśnie z tego wychodzi taki ciekawy projekt, z którego czasami też wychodzą niespodziewane sytuacje, że właśnie też dziewczyny mówią, a teraz Mateusz zaśpiewa. I na przykład Baila Morena to jest utwór, który zawsze na bis, czy tam przed bisami, niestety w demokratycznym państwie dwie dziewczyny na jednego chłopaka przegłosowane. Jest przegłosowany taki pomysł i śpiewam. A myśleliście, bo tak, Dorota Zygadło świetnie mówi po francusku, świetnie mówi po włosku, tutaj nie mam pewności, ale mówi chyba. Tak. Dorota, mówisz? Dorota, gdzie jest kamera? Do której kamery mam zadać pytanie? Dorota, czy ty mówisz po włosku? Teraz odpowiedz sobie na to pytanie. A myśleliście, żeby rozwinąć formułę na przykład o koncert, nie wiem, z muzyką czeską albo niemiecką? To już chyba... Przecież to znowu pytanie do Doroty. Po pierwsze pytanie, czy dziewczyny umieją te języki? No. Po drugie, czy jest sens mieszać aż tak bardzo? Bo za chwilę to będzie... No trzeba rozwijać, to nie jest mieszanie. Za chwilę to będzie muzyka europejska. I nagle wszystkie państwa świata się pojawią, ale... Co tydzień nowe wiesz. Co miesiąc. Ale jednak widzimy, że skupiamy na tych koncertach osoby, które rzeczywiście przychodzą właśnie tylko po tą muzykę. I ja osobiście zauważyłem we Wrocławiu, biorąc udział w różnych projektach, czy to są właśnie koncerty z dziewczynami, czy inne projekty, przyjeżdżałem sobie parę lat temu, że publiczność jest bardzo wymagająca. I ta granica pomiędzy troszeczkę jakby takim żartem, powiedzmy, żeby pójść na całość, a jednak trzymać się w jakiejś niszy, jest bardzo cienka. I żeby też trochę nie przesadzić, bo doskonale wiem, kiedy na przykład publiczność odbiera niektóre zachowania albo niektóre utwory, aranżacje typu co się dzieje. A czasami właśnie, to był dobry pomysł. I właśnie ta granica jest tak cienka, że chyba idąc w czeski i niemiecki, już byśmy za bardzo pomieszali i ludzie by nas odbierali bardziej kabaretowo niż już muzycznie i chyba dziewczyny by tego nie chciały, a ja tak. Osobiście chyba też nie. Chciałem powiedzieć, że tak jak powiedziałeś demokratycznie, że namówię dziewczyny do tych kolejnych projektów, żeby cię przegłosowały, ale może tutaj słusznie zauważyłeś, postawiłeś akcent, kropkę na koniec, że to mogłoby zacząć pójść może nawet w cudzysłowie w piosenkę kabaretową, nie wiem, wystąpienia powiedzmy aktorskie, to może też za daleko. To może lepiej nie, może faktycznie skupmy się na tych dwóch krajach. Kolejny twój projekt, w którym bierzesz udział, który sam stworzyłeś właściwie od początku, to muzyka poświęcona twórczości George'a Michaela. Nie pamiętam, jak to się stało. Pamiętam, jak ten projekt wszedł na rynek, jak z nim przyszedłeś i pierwsze koncerty były w Vertigo, ale nie pamiętam momentu, w którym to gdzieś tam u ciebie kliknęło. To było dużo, dużo wcześniej? Chodziłeś z tym założeniem, żeby zrealizować ten projekt? Czy to jest temat, który pojawił się, powiedzmy, już po tym trio z Malwiną i Dorotą? Wiesz co, też nie wiem, czy to było w tym samym czasie, czy troszkę później, chyba troszkę później, ale właśnie to narodziło się w ten sposób, że widziałem, że we Wrocławiu jest dużo tak zwanych tych tributów, albo właśnie jakichś takich projektów, a wtedy jeszcze byłem jakby świeżo po, że tak powiem, rozstaniu z moim kochanym zespołem Spuław, gdzie robiliśmy tylko i wyłącznie autorską muzykę. I jeszcze nie odsapnąłem do tworzenia tylko własnej i wyjścia na scenę swoim. A jak się zespół nazywał? Yami Mami się nazywał i nawet byliśmy w kilku programach, że tak powiem, telewizyjnych z naszą muzyką. Ale wracając, to było tak, że ja do ciebie przyszedłem z tym. Mówisz, co Piotrek, zrobimy George'a Michaela. I ja pamiętam, że ty powiedziałeś, a dasz radę? Przecież to jest George Michael. I ja pamiętam wtedy sobie uświadomiłem, kurde, rzeczywiście, no wymagający materiał, ale to mnie zmotywowało i jakby zawsze powtarzam, że założeniem tego projektu nie jest jakby udowodnienie, jak świetnie śpiewam, bo wiem, że jeszcze dużo mi brakuje, ale
pokazanie, że muzyka George'a Michaela, żeby nie kojarzyła się wyłącznie z Careless Whispers czy innymi balladami cukierkowymi, tylko ta muzyka to jest po prostu mega energia na scenie. Jak ktoś kiedyś był na koncercie George'a, nie z filharmonią, tylko takim prawdziwym jak na przykład na Wembley, no to po prostu wie, o czym mówię. To jest po prostu 2 godziny hitów, oczywiście z przerwami na te ballady, z płyty Older szczególnie, ale ja właśnie chcę pokazywać, że jest jakby miejsce też na to, żeby zagrać utwory typu To Funky, czy Freak, czy powiedzmy Amazing, którą gramy w zupełnie innej wersji niż ta oryginalna, jeszcze bardziej żywiołowej. Więc jakby to było to założenie, ale przyznam się szczerze z perspektywy czasu, że ten projekt trochę nauczył mnie śpiewać, bo jednak no, jeśli chcesz wyjść z czymś takim na scenę, no to musisz się przygotować. Wcześniej, to jest wysoko postawione, bardzo wysoko postawione. Ale też dzięki temu, jakby patrząc na niektóre nagrania z Vertigo, to był pierwszy koncert tutaj, to mam z perspektywy czasu, jeszcze to chyba nie było do końca aż tak 100% gotowe. A teraz, kiedy graliśmy trasę praktycznie po całej Polsce z tym projektem, i Gdynia, i Poznań, i Warszawa, Toruń, no to mieliśmy po 250 osób na koncertach, i bisy, i wszyscy tego chcieli. Okazuje się, że w każdym mieście wszyscy znają tę muzykę i wszyscy ją chcą i bardzo przede wszystkim szanują tę muzykę, gdzie na przykład czasami śpiewam pewien utwór, powiedzmy pierwszy raz na trasie, i dochodzimy do trzeciej zwrotki, ja tylko tak kątem oka zerkam na tablet, żeby się podeprzeć, ale widzę, że w pierwszych 3 rzędach panie siedzące... Wszyscy śpiewają. Trzecia, piąta zwrotka, szósta na pamięć. Po prostu fanki z George'em przychodzą, także to też jest bardzo wymagające, żeby nie przyjść nieprzygotowanym, tak? No bo no, nie wyjdziesz z klubu. A stylistyka, twój wygląd na scenie, bo zaczynasz coraz bardziej nawiązywać do postaci George'a Michaela z tych swoich średnich lat, powiedzmy, po Wham, a jeszcze przed tym późnym George'em Michaelem, czyli do tego takiego looku, powiedzmy, mocno rock'n'rollowego. To też zamierzony cel, czy samo to wyszło płynnie po prostu, bo stwierdziłeś, że tak będzie? Płynnie. Na pewno chciałem nawiązać troszeczkę, żeby wyglądać jak George Michael, nie wyjść w bluzie z kapturem. Ale też wiedziałem, że tak jak wyjdę w tych późniejszych latach w garniturze i jeszcze nałożę na siebie gitarę, to będzie wyglądało nieco niekomfortowo dla mnie i trochę może i zbyt komicznie. No tak, bo ty też jesteś rock'n'rollowcem z natury, no nie? Trochę tak. I pamiętam taką sytuację w jednym z klubów, gdzie graliśmy koncert. Była taka grupa pań, która od samego początku już była pod sceną, nieważne jaki to był utwór. I na koniec, kiedy schodziliśmy z sceny, chciały właśnie zrobić sobie zdjęcie, pogadać i powiedziały: wiesz co, wyglądasz dobrze, ale muszę ci coś powiedzieć. George Michael nigdy by nie założył takiej koszuli w róże. A ja specjalnie ją kupiłem właśnie po to, bo chciałem tak jakby trochę wyeksponować jakby tą jakby stylistykę koszuli, jakby jednak nie tylko zawsze t-shirtu i tam kurteczki jeansowej. I one: George Michael nigdy by nie założył tej koszuli. Mówię: o kurde, no dobra. Także czujność jest zawsze, nie? A nie boisz się... Od tamtej pory jej nie mam. Szkoda. Chciałem powiedzieć, żebyś mi dał, ale obraziłem no to się na nią. Jesteś jak... Ja jestem jak 2 razy ty. To nie było śmieszne, nikt się nie śmieje bardzo dobrze. A nie boisz się takiego szufladkowania, jak po części może, chociaż nie, dorobił się na przykład Wojtek Kiełbasa, nasz wspólny kolega, artysta, któremu teraz się ciężko odkleić troszeczkę od tej łatki Eda Sheerana, no bo Wojtek jest gitarzystą śpiewającym, lupującym, występującym na scenie z repertuarem Eda Sheerana i teraz ja sam bardzo często, jak rozmawiam z Wojtkiem i Wojtek mówi: może jakiś koncert, ja mówię: dobra, to zrób Eda Sheerana, bo ty się cieszysz z zainteresowaniem. No, Wojtek mówi: ja bym swój materiał autorski chciał zrobić. Mówię: dobrze, to zróbmy sobie najpierw to, a później zrobimy sobie to, no nie? Żeby tak odświeżyć, żeby ludzie... Super chłopak. I następnym razem, jak gra koncert już z materiałem autorskim, to ludzie pamiętają, że to jest ten od Eda Sheerana. Ale właśnie pamiętają, że to jest ten od Eda Sheerana. Nie boisz się takiego właśnie zaszufladkowania, że będzie Mateusz ten od George'a Michaela? Nie. Zresztą wracając do Wojtka, myślę, że jak ktoś, kto ma na koncie kilkanaście własnych utworów, to jednak to go mega broni. Także jeżeli go kojarzą z Edem Sheeranem,
No to w sumie nie aż tak nic złego, ale Wojtek się broni swoją twórczością, myślę mocno, bo ma na koncie dwie płyty, kilkanaście, tak jak wspomniałem, utworów fajnych piosenek, które mają dużo wyświetleń. Wiesz, jakby... ja nie mówię, bo Wojtek się sam zaczyna bronić, powiedzmy, no nie? Mhm. Ale czy ty się nie boisz tego takiego? Ja osobiście nie, bo biorę udział w wielu projektach, jakby nie afiszuję się z tym, że słuchajcie, ja jestem George Michaelem, a tego, aczkolwiek spotykam się z tym, że niektórzy muzycy mówią do mnie, a to ten właśnie tego, nie? Ale nie, jakoś tak mówię, spełniam się w wielu innych projektach, bardzo też rockowych, mhm. Także kiedy na przykład gramy koncerty z Back to 90s, to widzę, że ludzie też przyszli właśnie na to, a nie dlatego, że jestem George'em, tak? Oczywiście ta muzyka, powiedzmy utwór jak Freedom, no to bardzo często gości, ale nie boję się kompletnie, jakby... Też mi to jakoś niespecjalnie przeszkadza. Wiem, że jest taki wokalista znany, powiedzmy, chyba myślę wielu osobom, Nick Sinclair, czarnoskóry, który też miał tribut do George Michael, a teraz widzę, że robi tribut do Michael Jackson, także tak. On też próbował swoich płyt, jakby... Nawet tutaj koncert Vertigo kiedyś nawet grał. Chyba tak, dokładnie grał, także ja osobiście nie. Jestem jakby na tyle, mam taki luz jakby związany, uważam, że w ogóle podaję się do muzyki typu nie zagram tego, bo ja jestem popowy. Mhm. Albo ja tego nie zaśpiewam, bo jestem rockmanem. Jakby muzyka to moim zdaniem dialog i muzykę się dzieli na dobrą i złą. Mhm. I to jest jedyne jakby... A powiedz mi, ty jesteś fanem George'a Michaela? Czy tak. To jest produkt, który stwierdziłeś po prostu, że warto wykorzystać? A czy jesteś fanem i to jest taki jakby hołd? Znaczy wcześniej miałem jakby takie właśnie podejście, że to jest jakby romantyk z balladami. I kiedy zacząłem słuchać jego utworów, mówię, przecież to są genialne piosenki, w ogóle energiczne, popowe, niektóre nawet właśnie podchodzące pod takie funkowe. I są tak wyprodukowane w latach 90. jakby, nie chcę powiedzieć plastikowo, ale mocno produkcyjnie. I ja mówię, jakby ten utwór przełożyć na żywe instrumenty, no to będzie sztos. No i rzeczywiście spotkaliśmy się na tych pierwszych próbach i jak zaczęliśmy grać utwór Freak, no to... Mówię, ja pierdzielę, to jest świetna muza. I od tamtej pory tak naprawdę zostałem jego fanem. Bronię go, jeśli ktoś mówi, że na przykład jest średnim wokalistą albo właśnie, że jest tylko od ballad. Ale przyznam się szczerze, że wcześniej jakby tak jak mówię, kojarzyłem go głównie z tych wolniejszych utworów, a teraz tak. I jestem fanem i twierdzę, że ten produkt jest mega, mega spoko, właśnie ukazujący te dwie strony tego artysty. A czemu na przykład właśnie George Michael, a nie... To już kończąc wątek George'a Michaela, a nie Prince. Z tego powodu, że Prince już był ogrywany tutaj u nas we Wrocławiu, czy po prostu Prince cię tak nie zainteresował? Chyba to drugie. Szanuję mega Prince'a i to, jakim jest gitarzystą i w ogóle frontmanem, wokalistą. Wiem też od Stagracza, że jakby na jego koncercie to po prostu przeżył półtorej godziny mega pigułki funkowej, dużej dawki funku. Ale jakoś niespecjalnie aż tak znam jego twórczość i aż tak go słucham na co dzień, żeby powiedzieć, dobra, to ja to wezmę, nie? Mhm. Jakoś niespecjalnie. Okej. Jest jeszcze jeden projekt, o którym wspomniałeś. Miałem sobie zapisać, ale sobie nie zapisałem. W międzyczasie zapisywałem sobie, że jesteś fanem sportu. Projekt się nazywa jak? Back to the 90s? Back to the 90s. Mm-hmm. Okej. I to jest mocne nawiązanie do, znowu, tak jak tu mówiliśmy, do twórczości George'a Michaela, ale wychodzisz tam również z propozycjami, nie wiem, Blair, z tego, co kojarzę. I co tam się jeszcze pojawia? Nie wiem, czy mamy tyle czasu, ale generalnie najfajniejsze w tym projekcie jest to, że jest przekrój wszystkich gatunków. Mhm. Gramy Blair, a za chwilę powiedzmy gramy Mambo No. 5 albo Lubega, albo na przykład gramy nawet taki utwór jak Coco Jumbo, bo to jest po prostu no, wizytówka lat 90. Mhm. Czyli od Nirwany powiedzmy po powiedzmy Depeche Mode, po nie wiem, Just Five nawet. Mhm. Jest to projekt najbardziej rozrywkowy, które, że tak powiem, gdzieś tam sobie robimy, bo mega się bawimy tą muzyką, bo to jest muzyka mojego dzieciństwa, którą ja znam. Chłopaki zresztą też. Repertuar jest na tyle szeroki, że zrobić set listę jest naprawdę ciężko, żeby jakby wszystko stworzyć w jednym. No i nawet teraz z ostatniego koncertu, który graliśmy w październiku, będzie no lada dzień, myślę, jeżeli osoba, która właśnie może nas słucha i miksuje, tworzy się takie oficjalne promo koncertowe i motywem przewodnim jest utwór
zwany popularnie Waka Maka Fon, czyli Bamfunk MC's Freestyler. Właśnie, to tak, to pamiętam. To, no, jesteśmy mniej więcej w tym samym wieku. Faktycznie, to takie, bierzecie się za tytuły od A do Z, no bo tutaj Nirvana też pewnie jest. Tak, tak. Blur, a Oasis? Oczywiście, Wonderwall. Wszystko na przykład jest. Don't Look Back in Anger. Bardzo dużo. Mówię, ciężko stworzyć setlista, nie mamy aż tyle energii i chyba sił, żeby zagrać po 40 utworów koncertowo. Ale nie bierzecie się na przykład za Slayera. Nie, aż tak mocno. Ale graliśmy na przykład Duhast raz, Killing the Name of, Rage Against the Machine, bo wiemy, że to są energiczne kawałki. I nawet o Duhast, jak kiedyś mocno, co miesiąc graliśmy w innym klubie muzycznym, zapewne, który nie mogę wymienić nazwy, bo jest to lokowanie produktów i reklama konkurencji. Możesz, wszyscy jesteśmy kolegami. Zaczęliśmy ten projekt w Nietocie i co miesiąc grając w Nietocie, naprawdę widzieliśmy, że przychodzą te same na przykład twarze w większości, czasami nowe, i były prośby o to Duhast, więc śmiesznie. Takie nawiązanie z takim rockowym klimatem do, zapomniałem jak się nazywał lokal, Od Świtu do Zmierzchu. Tak. Tam bywały, tak, nie wiem, czy ty we Wrocławiu. Tego miejsca nie pamiętam. Chyba za późno przyjechałem wtedy do Wrocławia. Ale pamiętam, że tam właśnie było też Od Sasa do Lasa, bo były wieczory, że Hoodoo Band, Tomek Nitrybit, czy Outsider, czy chłopaki z JJ Band i tam się mieszali, no to wiadomo, mocny Chicago Blues, a bywały wieczory, że właśnie klimaty typu AC Drinkers, Rammstein i Metallica. Teraz trochę we Wrocławiu brakuje tych takich projektów, no i fajnie, że właśnie takie Back to the 90s, że w tę stronę uderzacie. A Metallica coś gracie? Nie. A ja tu nie przyjdę. Nie przyjdziesz, no okej. To nie przyjdziesz, chyba, że zaczniesz. Bardzo miło. To co, dziękuję bardzo. Tak? Wodą cię obleję. Dobra, to teraz przechodząc sobie płynnie pomału do naszego drugiego gościa, bo jesteś muzykiem, tutaj oczywiście o czym teraz rozmawialiśmy, oprócz tego masz stałą pracę, pracujesz jako menadżer w marketingu w naszym tutaj wrocławskim oddziale Toyoty, dobrze? Nic nie tak. Pomyliłem? Na Bielanach. I dodatkowo, wiem to z Instagrama, a dodatkowo też świetnie wyglądasz. Świetnie wyglądasz. Wazelinka gdzieś tutaj leży? Co się dzieje? Ale z Instagrama wiem, bo lubisz się też tym chwalić. Co nie jest złe oczywiście, bo to jest teraz w dzisiejszych czasach zupełnie naturalne, że w sporcie też się lubujesz. Przede wszystkim w bieganiu. Dużo biegasz. Nawet dzisiaj opowiadałeś, że jesteś po szczepieniu. Wczoraj miałeś szczepienie i że taki troszeczkę jesteś dzisiaj rano taki dizzy i stwierdziłeś, że się obudzisz, pójdziesz pobiegać. Pobiegałeś, nie obudziłeś się. Znaczy nie, no tutaj świetnie oczywiście, ale no jednak szczepienia są ważne, ale to powodują te jakieś takie jednodniowe skutki uboczne, które są oczywiście do przejścia jak najbardziej. Natomiast jeszcze grasz w piłkę nożną, tak? Tak. I to jest ten wrocławski skład, do którego mnie parę osób zapraszało, ale ja nigdy nie mam czasu. To jest... Zapraszamy. Andrzej Sagraczyński mnie chyba namawiał i Łukasz Kowalczyk mnie też namawiał. Łukasz jest prezesem tego. Prezesem jest tego. Tak. I gracie w piłę sobie jeszcze oprócz tego, tak? Tak, wtorek. Okej. Ale to drużyny nie ma żadnej muzycznej? Nie, to jest czysto koleżeńskie spotykanie raz w tygodniu. To mnie uspokoiłeś, bo się wystraszyłem, żeby tam się pozabijać. A czasami jest gorąco na boisku, ale raczej spotykamy się na totalnie formy sportowej i rozrywkowej. A bieganie? Bieganie to jest twoje hobby, w sensie, że wychodzisz z domu i biegniesz sobie dwa kółka dookoła bloku i wracasz do domu, czy biegniesz faktycznie w maratonach, biegałeś i tak dalej? Znaczy wiesz co, ja w ogóle zanim postawiłem totalnie na to, że kupię sobie zestaw gitar, będę gitarzystą, nie wiem, wokalistą i tak dalej, założę zespół, to ja trenowałem bieganie przez 7 lat. Od gimnazjum. Nieskromnie powiem, że z sukcesami. Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Województwa, rekordy szkoły, medale, puchary, to wszystko stoi u mnie w moim rodzinnym domu. I w maturalnej klasie doznałem takiej dość mocnej, poważnej kontuzji, która mnie wykluczyła dość sporo, że tak powiem, z biegania. Trochę się podłamałem, musiałem wybrać totalnie inne studia, bo nie mogłem iść na testy, na przykład na WF, z kontuzjowaną nogą. No i tak od studiów zacząłem właśnie iść w tą muzykę bardziej niż rozrywkowo.
A ten sport, że tak powiem, na tyle został, że na studiach jeszcze wzięto mnie do reprezentacji, jeszcze tam parę medali powygrywaliśmy i w sztafetach, i indywidualnie, także kiedyś naprawdę mocno na to stawiałem, a teraz robię to rozrywkowo i tak, przebiegłem raz maraton i ostatni raz, bo to nie jest aż tak, nie jestem takim freakiem, który biega ultramaratony po górach z latarką 100 km. To też nie jest złe, to jest wspaniałe, jak to nie jest złe, tylko że akurat ambicje. Ja nie jest to moja bajka. Ale półmaratony jak najbardziej, teraz w niedzielę będę biegł akurat na 5 km, więc taki bardziej szybkościowy mam teraz trening, ale dwa kółka pod blokiem to za krótko, nie chciałbym się przebierać, jeżeli już takie 10 powiedzmy. No dobra, to była metafora, ja bym przebiegł pół kółka i bym stwierdził, że jednak usiądę na ławeczce i sobie posiedzę. I piwko. Czyli jak wybieracie siebie podczas tych meczy piłkarskich, drużyny jak wybieracie, to ty rozumiem jesteś tym zawodnikiem, którego zawsze pierwszego wybierają. No chyba Wojtka. Wojtek jest taki dribbler szybki. Wojtek Kiełbasa, tak. Jest Andrzej dość mocny na obronę. Andrzej jaki Andrzej? Stagraczyński. Okay. Myślę, że tak w tym top 5 bym się znalazł, ale jest kilku jeszcze dobrych Greków. Ja na pewno jeśli chodzi o grę w piłkę, to mogę dużo biegać, wiadomo, szybko i długo. Niekoniecznie zawsze z techniką u mnie jest okej, ale... Czasami jak biegniesz, zapomnisz, że z piłką musisz biec. Tak. Przypominam sobie to po 5 minutach, że jestem na innym orliku i że coś jest nie tak. To nie tak było, że ja tutaj nie w kółko. Gdzie są chłopaki w ogóle? Mateusz, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo. Zostań z nami i teraz zostając trochę w klimacie sportowym, w klimacie eventów, przejdziemy do naszego dzisiejszego drugiego gościa. Chciałem powiedzieć drugiego drużynowego, zostało mi to tak, naszego drugiego gościa, który jest mocno związany właśnie i z jednym, i z drugim, i ze sportem, i z eventami, czyli pan Kamil Janik. Nie będziemy sami, jesteśmy razem z Olafem. Olaf, czy ma Olaf coś do powiedzenia? Jaki grzeczny on nie, jest. Nie, Olaf będzie spał. Teraz się czuję, jak wiesz, jakbym przyszedł tutaj i promował jakieś studio weterynaryjne albo tego typu rzeczy. A po prostu mam dyżur dzisiaj. Ma dyżur. A ile Olaf ma lat? 3 lata. Wygląda jakby miał dopiero pół roku. No, tak on jeszcze, cały czas. On jeszcze będzie, on urośnie? Nie, absolutnie. Dwa i pół roku temu urósł. A jaka to jest rasa? Maltańczyk. No, bardzo fajna, tylko że niewiele ma w głowie. No jego. A pytanie, on jest taki biały Olaf, to jedyny Olaf, jaki mi się kojarzy tak na szybko, to jest ten bałwan z bajki, przypomnijcie mi, jak się bajka ta nazywa. Nie wiem, ale to jest geneza jego imienia. Ale to jest ta bajka. Ty pamiętasz, Mateusz? Kompletnie. Ja jestem na etapie chrześniaków mojej żony, czyli Godzilla, King Kong i Psi Patrol. Także. No to Psi Patrol, to pasuje. Tak. Także Olaf, bardzo, bardzo fajnie, że jesteś tutaj z nami, ale Kamil, że ty jesteś, cieszę się jeszcze bardziej. Kamil Janik, firma Kompanii. Tutaj przed wejściem na antenę zapytałem się ciebie, jak dokładnie przeczytać nazwę twojej firmy. Czy to jest właśnie Kompanii, nawiązanie do polskiego języka, czy Campaign? Tutaj, żeby pójść dalej, powiedziałeś Kompanii. Bardzo mi się podoba ta gra słowem. I tak w skrócie, firma zajmuje się realizacją eventów różnych. Czyli z tego, co wiem, tak jak mówiłem, zajmujecie się sportem, realizujecie koncerty? Jeszcze nie, ale to jest kierunek, w którym patrzymy też w przyszłości. Jakby... Okej. Okay. Tutaj wiesz, za chwilę będziemy rozwijać. Realizujecie na przykład, nie wiem, mecze piłkarskie? Jeszcze nie. Czyli mocno jesteście ugruntowani w sporcie, w jednym evencie, który jest dosyć głośny, duży, o którym zaraz będziemy rozmawiać. Powiedz mi, pandemia wszystkich nas dotknęła, dotknęła muzyków, dotknęła gastronomię, kluby, dotknęła scenę artystyczną całą, dotknęła organizację eventów. Jak poradziliście sobie? Czy poradziliście sobie? Czy znaleźliście jakieś rozwiązanie? Poszliście dalej? Jakiś złoty środek? Wszyscy kombinowaliśmy, wszyscy staraliśmy się lawirować, szukać pieniędzy, nie oszukujmy się. Udało wam się jakoś ten czas przetrwać? Udało się, jak widać. No jesteśmy dzisiaj, możemy porozmawiać, więc wszystkim nam się udało. No takie top 3 można powiedzieć, nie? Eventy, gastronomia i turystyka. To jakby takie trzy branże, które myślę, że dostały najmocniej i też bardzo długo będą z tego wychodziły.
U nas tak to wyglądało, no na początku w lutym jeszcze, jak były pierwsze gdzieś tam oznaki tego, że jest jakiś wirus w Chinach, no to była taka wszechobecna beka w firmie, że czajcie, jakby to przyszło, wiecie, do nas w Polsce, jakbyśmy siedzieli w domach, że to jest w ogóle niewyobrażalna abstrakcja, sytuacja, tak? Nie? I co oni mają w tych Chinach? I takie normalne gadki w biurze, no ale od tego śmiechu minęło w sumie kilka godzin, gdzie spotkaliśmy się z moim wspólnikiem Marcinem, którego też pozdrawiam serdecznie przy okazji, żeby pogadać o tym, jak to można zrobić. Zrobić sobie taką analizę ryzyk tego wszystkiego, co może można się przydarzyć. No i tam jakby z tego urodziły się takie cztery scenariusze. Pierwszy to był taki, żeby wiecznie coś przekładać, tak? Jakby to już było w kraju, to żeby cały czas te eventy przekładać, szukać optymalnego terminu kolejnego. Pozostałe gdzieś te dwa, trzy scenariusze były pochodne. No i czwarty był taki, żeby troszeczkę się obrócić w kierunku takich no, eventów wirtualnych, no bo to jak nas zamkną w domach, no to będzie jedna droga, żeby w jakiś sposób wydarzenia lub coś na wzór wydarzeń organizować. Czyli przewidzieliście to, że to pójdzie wszystko tak? Znaczy, jakby zrobić taką symulację, to jest bardzo proste, co można sobie zrobić. Wyobrażasz to, że to jest, nie? I w takim klimacie się osadziliśmy, no i przez kilka godzin sobie próbowaliśmy wyobrazić właśnie, jak to będzie, no i urodził się taki pomysł jeden z, więc mieliśmy taką przewagę już, że byliśmy w jakiś sposób, można powiedzieć, gotowi, że jak od tego spotkania minęły dwa tygodnie, kiedy był pierwszy przypadek w Polsce, więc my byliśmy troszeczkę do przodu z tym i byliśmy te dwa tygodnie, które być może nas uratowały od tego, żeby się nie zamknąć, bo też takie rozmowy były w kwietniu, że słuchaj, jeżeli tak będzie dalej wyglądało, to w czerwcu zamykamy firmę, mamy dosyć młody brand, wtedy mieliśmy 2,5 roku, dopiero byliśmy na rynku, więc był to pewien plan, no i zaczęliśmy właśnie organizację eventów wirtualnych, targi wirtualne na kilkaset osób, na kilka tysięcy osób, spotkania, integracje, również jakieś warsztaty barmańskie przez kamery, warsztaty kulinarne, głównie dla pracowników, bo to jest jakby nasz sektor biznesowy, gdzie organizujemy coś dla pracowników, dla firm i to nam pozwoliło utrzymać zespół, to nam pozwoliło na jakiś cash flow, nasze obroty spadły o połowę w stosunku do tego, co robiliśmy rok wcześniej. Zrobiliśmy też świetną akcję, wielkie scenie w domach, gdzie meczowaliśmy artystów, gdzie dostęp do artystów nagle stał się bardzo... ograniczony. Wiecie, odwrotnie właśnie. Stał się bardzo przystępny, bo oni zostali w domach. Oni byli zajęci. Więc każdy menadżer odebrał telefon po pierwszym sygnale. Artyści odpowiadali na Facebooku swoim, ze swoich kont. Więc zrobiliśmy takie... To był ten hype, zostańcie w domach, tak? Musimy to teraz tego wirusa zdusić, zostajemy w domach. My zrobiliśmy takie wielkie scenie w domach, gdzie robiliśmy live z artystami. Zaangażowała się Sanak, Michał Szpak. Było takie duże nazwisko. Tak, nazwiska rozpoznawalne. Też stand-uperzy, między innymi Abelard Giza. Więc też umożliwiliśmy taki bezpłatny kontakt fanów z artystami. I to było mega fajne, bo przez 3 tygodnie rzeczywiście wspieraliśmy tą ideę, żeby wspólnie zdyscyplinować się i nie wychodzić wtedy w tym kwietniu z domów, żeby próbować coś robić, no bo była wielka niewiedza, tak, wtedy w tym okresie, jak pamiętacie pewnie dobrze. No to pamiętamy, nawet za dobrze niestety jeszcze. jeszcze trochę trwa, nie? Więc jakby te eventy wirtualne, hybrydowe, w sensie takim teraz popularną nazwą, no to był kierunek, który nas uratował, dzięki temu żyjemy, no i przechodząc płynnie chyba do tematu właśnie sportowego. Ale poczekaj, jeszcze chciałem się zapytać, firmy faktycznie, może słowo panika tu jest złe, ale firmy poszukując możliwości kontaktu ze swoimi pracownikami poprzez te warsztaty czy konferencje i tak dalej, faktycznie się sami do was zgłaszali, czy na przykład firmy kombinowały, żeby to zrobić własnym sumptem? I tak, bo na początku no, wszyscy wiedzieliśmy, że nie wiemy nic, tak? I my, i firmy. Więc jakby dialog, tak? Tylko w jakąś rozmowę, jakieś spotkanie mogliśmy coś załatwić. Firmy też nie wiedziały, w jaką stronę się obrócić. Rozmowy z osobami, które nie są decyzyjne do końca, też były takie trochę takim macaniem się, tak? A co wy robicie? A jak to wygląda? My też się tego uczyliśmy, no bo event wirtualny robiliśmy wcześniej, wiedzieliśmy, jak to się robi, ale to nie masz kierunek rozwoju. Tak. Ale mieliśmy też szczęście, że mieliśmy taki test jeszcze w 2019 roku, z tego typu wydarzeniami i robiliśmy ligi e-sportowe, czyli po prostu pracownicy grali między sobą w FIFA czy w Counter-Strike'a. I to był jakiś zalążek tego, co nam pozwoliło zrozumieć pewną specyfikę tego eventu, który jest no, czymś innym niż event, jaki my znamy. Tak? To nie są emocje, gdzie doświadczasz tego na żywo, gdzie czujesz zapach, gdzie dotykasz ludzi,
pijesz alkohol. Tak, to nie jest ten klimat. No nikt z nas nie podejrzewał, że będziemy iść w tę stronę tak. W momencie, kiedy mogliśmy rozwijać się pod względem przebywania ze sobą. Na tym oparte są, tak mi się wydaje, przynajmniej głównie firmy, były głównie firmy eventowe. No, ale tak, więc jakby tutaj musieliśmy rozmawiać po prostu i dużo też tłumaczyć, edukować, wizualizować, jak to może wyglądać i firmy zaczęły się tego przekonywać. Mhm. Tak, zaczęły brać, okej, okay, zróbmy takie warsztaty, zróbmy jakiś event dedykowany na przykład na koniec roku. Zaczęliśmy też angażować ludzi w troszkę inny sposób, na przykład wysyłając im jakieś gift paki, tak? Robiła się jesień, szedł lockdown, to wysłaliśmy takie paczki pocieszenia z kawą, z kocykiem i obejrzymy wspólnie Netflixa na przykład. Jakieś takie akcje, które jakąś namiastkę dadzą, tak? Bo wszyscy byliśmy świadomi tego, że nie możemy walić ściemy, że to jest event, tak? Że to jest wydarzenie i to nie będzie to samo, co wydarzenie takie realne, które znamy sprzed pandemii, nie? No pewnie. A skąd u ciebie i u twoich kolegów, wspólników zainteresowanie ogólnie, jeszcze nawet przed pandemią, realizacją eventów? Czy to jest po prostu pomysł, który powstał wam w momencie, że zauważyliście, że jest, nie wiem, no luki na rynku nie było, ale że jest zainteresowanie na rynku i po prostu firma, czy to już wcześniej, nie wiem, organizacja za czasów studenckich, licealnych, podstawówki, wczesnego żłobka? Tak, jakiś pieluch party. Pieluch party. Wiesz co, u mnie osobiście było to gdzieś w czasach już szkolnych, ale nie wiedziałem, że tak coś istnieje. Nie wiedziałem, że istnieje branża eventów, nie znałem pojęcia event, nie widziałem festiwalu na oczy. Byłem na meczach, byłem też piłkarzem ręcznym przez 12 lat, więc znałem jakąś taką dozę emocji związaną z turniejami sportowymi i tak dalej. Ale jakoś naturalnie zawsze to ja podnosiłem rękę, kiedy trzeba było zorganizować dyskotekę szkolną, czy jakieś były konkursy klasowe. To gdzieś mnie zawsze naturalnie do tego ciągnęło, gdzie na studiach poznałem, że to można robić w jakiś bardziej taki ogarnięty sposób i bardziej ustrukturyzowany. Właśnie dołączając do organizacji studenckiej na studiach na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wrocławiu, gdzie tam to środowisko takie studenckie jest bardzo rozwinięte. Tam jest więcej organizacji niż szkół naukowych, czasami więcej organizacji niż studentów, więc tam dało się robić różne fajne rzeczy. No i ekonomicznie z tego słynie ogólnie, nie? Że ma bardzo aktywną społeczno-akademicką, bo tam jest mało zajęć po prostu, więc ludzie coś muszą robić. Naprawdę? Tak, jest bardzo, bardzo ograniczone. Przynajmniej za moich czasów, 10 lat temu, to był ten plan zajęć, wyglądał czasami 2-3 dni było zajęć, no a potem musisz jakoś... A potem UE party, weekend i na zajęcia w poniedziałek, nie? Więc jakby jest mocno imprezowy też właśnie... Złą uczelnię wybrał. ekonomiczny. Jest tam, da się zrobić tam fajne wykształcenie i rzeczywiście zdobyć wiedzę, która pomoże ci w zawodzie. No ale ja byłem też w tej części, to około 10% osób, które tak mega aktywnie się zaangażowały właśnie w tworzenie różnego typu wydarzeń. Od kulturaliów, jakieś święta kultury na uniwersytecie, przez właśnie dni sportu. Ja byłem w organizacji kulturalno-sportowej, gdzie właśnie zajmowaliśmy się projektami i z zakresu muzycznego, kina i też z zakresu sportowego. Miałem przyjemność być tam właśnie kierownikiem sportu przez rok, potem przewodniczącym organizacji. Dzisiaj jestem członkiem honorowym, można powiedzieć, tej organizacji studenckiej, która macie dzisiaj... Macie jakieś karty takie? Do gry tylko. Takie. Do gry. Dzisiaj ta organizacja liczy 100 osób i tam poznałem ludzi, gdzie dobrze wiecie, że robienie eventów bez ludzi jakby to jest, nie ma sensu. Tak, jest niemożliwe i to jest tak naprawdę clue. Więc tam poznałem właśnie mojego wspólnika, tam też poznałem moją narzeczoną, która też z notabene pracuje w branży eventowej, więc tam zaczęliśmy dostrzegać to, że takie robienie wcześniej dyskotek, spotkań, organizacja czegokolwiek ma jakiś większy sens i zaczęliśmy łączyć taką pasję z zawodem, czyli łączyć taką abstrakcję, nasze pomysły, naszą kreatywność z takim zarządzaniem projektami. Więc jakby łączyliśmy wiedzę twardą z taką wiedzą abstrakcyjną, z taką wizją. I dzisiaj to właśnie bardzo fajnie działa, bo potrafimy event zaprojektować, wymyślić coś dla klienta, dla uczestników, zaprojektować w pewien sposób emocje, tak? Jakie mają się zadziać na danym wydarzeniu i potem metodami project managementu, lean management i tego typu rzeczy przekuć to w realny projekt, który po prostu możemy sprzedać jako naszą usługę. A powiedz mi, jeszcze wracając na chwilę do tych czasów studenckich,
największy event, jaki udało wam się zorganizować? Albo może nawet nie największy, tylko ten, który najlepiej sobie zapamiętałeś? W czasach studenckich? Wiesz co, myślę, że to chyba Ekonomalia, czyli juwenalia Uniwersytetu Ekonomicznego. Tam, nie pamiętam, jest z naszej kadencji, że tak powiem, się przewinęło osób, ale to jest na pewno kilka, albo trochę ponad 10 tysięcy. Wiem, że rok później było na 20 tysięcy, tak gdzieś tak estymowali. Tak, bo są 3 dni imprezy, nie? Tak. Więc to było chyba taki projekt, wiesz, bardzo odpowiedzialny, no bo tyle osób, taka specyfika, studenci, zabawa, maj, dużo alkoholu, duża impreza i to wszystko jest w rękach osób, wiesz, które mają staż 2-3-letni, więc muszą mieć coś w głowie, żeby to, tym zarządzić, żeby to było bezpieczne, tak? Nam się udawało to zrobić, no i potem jakby no apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc chcemy większe imprezy zrobić, chcemy robić inne wydarzenia, nie? Takim też wydarzeniem z innego typu były takie wydarzenie merytoryczne, które przetrwało do dzisiaj, które postawiliśmy właśnie z moim wspólnikiem też między innymi dzisiaj obecnym wtedy kolegą po prostu ze studiów. To były dni adaptacyjne, gdzie zapewniliśmy taką wiedzę praktyczną dla 2000 osób, nowych studentów. Czyli wchodząc na uniwerek, nie wiesz, gdzie taki budynek, nie wiesz, co się czym je, gdzie zakupy zrobić. Ja sam przyjeżdżając, potrzebowałem około semestru, żeby się ogarnąć. W okolicy, na uczelni, specyfika, wiesz, myślisz, że masz jakby 4. czy 5. klasę liceum, a to są studia, to jest zupełnie inny mental i inna charakterystyka. Więc tam zrobiliśmy takie 3 dni znowu merytoryki, nie? Że ludzie poznawali okolice, poznawali. Ludzi uczelni. Tak dokładnie. To, czego brakuje moim zdaniem w dzisiejszej edukacji, czyli ludzie nie uczą, jak się uczyć. Nie? Tego nam brakuje. No więc to nam się udało zrobić, więc to było takie chyba największe. No, prócz jakichś tam fuch, że tak powiem, jeździliśmy na wolontariat na Open Air Festival, gdzie po tym kilka lat już obsługiwaliśmy go jako firma, więc no Open Air jest gigantycznym wydarzeniem. Nie? Gigantyczne, tam, tak. I tam znowu zbieraliśmy kubeczki na studiach. Okej, czyli dużo szukaliście, dużo kombinowaliście i tak naprawdę w ten sposób zdobyliście też swoje doświadczenie, co doprowadziło do firmy kompanii. I teraz chciałem właśnie płynnie przejść, już teraz może nie tak płynnie, ale chciałem przejść do tej kwestii sportowej. Duże wydarzenie, które nazywa się bieg firmowy. Opowiedz mi, bo ja próbowałem się gdzieś wgryźć, znaleźć na czym to polega, jak to wygląda. Może za słabo grzebałem, nie dokopałem się do końca. Rozumiem, że to jest impreza zrzeszająca różne firmy, które wystawiają swoich pracowników, którzy biegną w tym biegu. To czyli do mnie feedback, że mamy słabą stronę, musimy poprawić, żebyś mógł znaleźć. Powiedz mi przede wszystkim, czy ta firma może wystawić, wiesz, mam dużą firmę, mam potężną firmę, jestem i mówię, 100 osób z mojej firmy, 1000 osób z mojej firmy biegnie, no nie? I oni faktycznie mogą zgłosić, a inna firma powie, no mam małą firmę, ale 2 lubi biegać, Mateusz lubi biegać, to pójdzie Mateusz i pójdzie, nie wiem, Maciek, no nie? I to 1000 osób przeciwko 2 osobom, no szanse nie są wyrównane. Także na czym? Jak powiem ci, że całkiem nieźle kopałeś, bo i takie firmy mogą brać w tym udział. Sam bieg firmowy to jest inicjatywa z Wrocławia, to jest 3 osób, które mają te też pracowały w firmach i stwierdziły, że wzorem biegów niemieckich zrobią taki bieg dla firm. I skrzyknęli tak naprawdę kilka firm w Parku Grabiszyńskim, żeby pobiec i też cel całego eventu jest szczytny, bo dochód z niego przekazywany jest na leczenie i rehabilitację dzieciaków. Więc to był taki wtedy boom na bieganie, to był 2013 rok, mniej więcej to tak jak dzisiaj jest boom rowerowy troszeczkę, że każdy do tego roweru wraca i jest to taki popularność lokomocji i aktywności ogólnie. Wtedy było to bieganie. No i tam myśleli, że będzie kilkaset osób, przyszło 1000 osób. Rok później przyszło 2000 osób, następnie 3000, 5000. Więc okazało się, że to jest coś, co jest potrzebne we Wrocławiu i też robiliśmy taki event w Warszawie.
ale jakby na twoje pytanie, kto może mieć udział, każda firma, warunkiem jest to, żebyś zebrał 5-osobowy zespół. Czyli bo to nie jest może sztafeta. Być ponad 5 osób. Może być, może tylko być. Jakby to jest warunek minimalny, że 5 okay. osób w sztafecie biegnie każda 5 kilometrów. Mhm. Czyli jest taki też element takiej integracji, tak, że ci ludzie tam też się często poznają w tych firmach dużych szczególnie, którzy się nie znają między działami, więc mają okazję w jakiś taki niestandardowy sposób sportowy, z wysiłkiem, z wyższym celem po prostu poznać się w trakcie takiego wydarzenia i biegną sobie pętlę, tak? Mhm. Czyli 5 kilometrów podaje pałeczkę, kolejne 5 kilometrów podaje pałeczkę i tak dalej. Drużyn może być więcej. Najwięcej drużyn w tym roku mieliśmy, znaczy zawodników z jednej firmy to było ponad 500 z jednej firmy, mhm. które się zgłosiły. No i wyzwanie w tamtym roku i w tym roku, tak? Jak zrobić imprezę masową, kiedy nie można być imprez masowych. No właśnie, no, to jest następny punkt. I też właśnie na zasadzie takiej burzy mózgu zaczęliśmy szukać rozwiązań. No i wymyśliliśmy któregoś dnia, że w sumie, kurczę, można, nie można się spotkać, ale możemy sobie podawać taką wirtualną pałeczkę, czyli, czyli możesz ty powiedz w parku zadzwonić do swojego kolegi z pracy, że teraz ty ruszasz, nie? No i ludzie... A jak ten nie odbierze? To buty wiązałem, grupa, sorry. Grupa na Messengerze, grupa na WhatsAppie. Okay. Biegali potem, też finalnie byliśmy taką aplikację, która nam pomagała to wszystko mierzyć i czas i dystans, że nie musisz robić tego zależnie, czyli też firmy, które nie chciały się integrować, miały szansę wziąć w tym udział, tak? Bo jedna osoba biega sobie, słuchajcie, o pierwszej w nocy na przykład. Nie wiem, czy lubisz biegać o pierwszej w nocy. Ja średnio. Wiesz co, biegłem kiedyś, tak? I było to o tyle spoko, że ja nie lubię wstawać rano strasznie. Okay. Jak sobie biegi o 9, to ja tak mam, jezu, o 7 trzeba wstać, a najpóźniej 7. Aha. A pierwsza w nocy taka, wiesz, cały dzień na nogach, cyk jeszcze. Jeszcze wcześniej koncert zagrał. No, bisów nie ma, bo dzisiaj biegnę, nie? Także sorki. No widzisz, to czyli można. A wiesz, dlaczego Piotrek tak podpytuje to wszystko, nie? Bo on sobie stali Vertigo i siebie, nie? No. Nie. 5 kilometrów. Będzie, kto u nas by pobiegł, wiesz? Barbani, chłopaki są tak, młode pistolety, to oni by dali radę. Ale my to byśmy mogli zapomnieć, że bierzemy udział. Ktoś by mógł nawet nie wystartować przez ciebie, bo byś tej pałeczki nie przekazał. Zgubił się z tobą. Ludzie spacerowali, też tu też nie chodzi o czas, nie? Okay. Niektórzy łapią w ogóle takiego bakcyla pierwsza na tym evencie, pierwsza się zmęczą od, nie wiem, kilku lat i mówią, wow, to jest jednak spoko. I zaczynam biegać i dużo z takich historii, że odbiegu firmowego, czy takiej inicjatywy dla amatorów, nie? Głównie. A jakbym na rowerze przejechał, jak mnie nikt nie kontroluje o pierwszej w nocy, cyk. No to aplikacja wyhaczy płynność ruchu inną i cię zbanuje. Czyli w ten sposób jeszcze kontrolujecie to wszystko, tak. Czyli potrzebna jest aplikacja do tego. A jak aplikacja? Pracowaliśmy z Activi, taka fajna apka też, która pozwala na takie challenge firmowe z bieganiem, z rowerami. Bardzo fajna, bardzo fajna rzecz. Że jakąś swoją napisaliście specjalnie. Nie, to jest bardzo dużo roboty, bardzo dużo kasy, no żeby zrobić to i bardzo dużo czasu, którego nie mieliśmy wtedy. Nie? A myślicie o tym, żeby, już dajmy na to, już zostawiamy tą pandemię, już miejmy nadzieję, że będziemy, wy będziecie mogli działać normalnie, my będziemy mogli działać normalnie. Muzycy, myśleliście o tym, o jakiejś kolejnej imprezie sportowej, takiej dużej, ale na przykład niezwiązanej z bieganiem i niezwiązanej z rowerami. Jeżeli możesz powiedzieć, bo to, żeby też nie sprzedawać jakiegoś, nie sprzedać jakiegoś fajnego pomysłu nowego, ale myśleliście o tym, żeby we Wrocławiu zorganizować coś ekstra, nie wiem, na przykład coś ponad to, nie, zawody, nie wiem, wyścigi kajakarskie na Odrze, albo coś, nie wiem, rowerów wodnych, czy na razie skupiacie się faktycznie na tym bieganiu? Czy wiesz, to pomysłów jest dużo, kwestia, czy po prostu na to się chętnie, żeby mieć udział, tak? Czyli my standardowo mamy tych pomysłów cały worek i robimy po prostu tak, że jeżeli coś uważamy, że jest wartego, żeby coś sprawdzić, to zbieramy ludzi, z którymi możemy o tym porozmawiać i oni nam, po prostu mamy feedback, czy oni chcieli wziąć w tym udział. Mhm. Więc badamy sobie coś takiego. Najświeższym pomysłem, który odbędzie się, on jest rowerowy, więc nie wiem, czy odpowiem na twoje pytanie, ale jest we wrześniu taka rowerowa gra miejska, którą w tej chwili projektujemy i to jest taki najbliższy event, ale też patrzymy właśnie w kierunku kulturalnym, ale o tym jeszcze dzisiaj dużo nie powiem, bo to jest na bardzo wczesnym etapie, jasne. Ale mam nadzieję, że też może zrobić coś wspólnie z Vertigo. Też wy robicie teraz w czerwcu, prawda? W czerwcu, w lipcu i w sierpniu. No. 3 miesiące. Więc... A powiedz mi, brałeś udział w tym biegu firmowym? Biegłeś tam? Wasza firma biegłem, oprócz biegłem, tego, że organizowała, nie, to jeszcze biegło? W tym roku nie biegłem, biegałem w treningach też. Okay. Przygotowawczych do tego, żeby sprawdzić tą aplikację i tak dalej, ale w czasie
że jest dużo mimo wszystko ryzyk taki, że 10 tysięcy osób biega w jeden dzień, no to trzeba to gdzieś też obsłużyć. Mhm. Też byliśmy w gotowości, na szczęście mieliśmy bardzo mało zapytań, bardzo mało problemów. Uczestników na poziomie tam chyba 300 z takiej skali 10 tysięcy, więc ludzie sobie super poradzili też w tym roku z formułą, z aplikacją, z pomysłem na ten bieg, więc w tym roku pracy było mało i w sumie mogliśmy pobiec. Jakbyśmy się zebrali, to mogliśmy pobiec. Okej. To jest spotkanie muzyczne, więc też musi paść tutaj z mojej strony pytanie w twoją stronę muzyczne. Czego słuchasz? Jakiej muzyki słuchasz? Jaką muzykę lubisz? I może trochę dalej pójdę, bo biegasz, to nie wiem, czy słuchasz muzyki podczas na przykład biegania, czy słuchasz tylko podcastów? Wiesz co, jak pytają mnie, czego słucham, to słucham dobrej muzyki, nie mam gatunku określonego. A, tutaj zgapiłeś od niego. Też fajnie powiedział też, no, ale zawsze też to sam odpowiadam, że słucham dobrej muzyki, więc na moich serwisach strumieniowych ta playlista jest bardzo zróżnicowana: rock, rap, muzyka elektroniczna, klasyka też, jakby duży miks gatunkowy. Podcastów też słucham, właśnie paradoksalnie mało biegam, bo zajmujemy się właśnie bardziej organizacją wydarzeń niż bieganiem, ale wiesz, w wolnej chwili. No nie? W wolnej chwili zdarza mi się, aczkolwiek ostatnio wolę treningi po prostu w domu, takie pandemiczne, modne, online, że tak powiem, ale biegam tak, również tylko nie mogę wyczynowo, bo 12 lat grania w piłkę ręczną jednak odciska piętno i kolana nie są te same, a więc nie, też nie może tak bardzo wkręcić, nie, w bieganie. Ale jeżeli chodzi o muzykę, to dużo, dużo dobrej muzyki. To ostatnie pytanie w takim razie. Firma związana ze sportem, eventy, bieganie, duże imprezy, dużo ludzi. Dlaczego nie masz harta? Harta? Tylko masz Olafa. Bo Olaf lubi ludzi. A, w tę stronę to tak, poszło. Olaf lubi ludzi, nie lubi psów, ale lubi ludzi. No tak, więc sam mówisz, że dużo nie biegasz, nie masz czasu, tak, a Olaf tak, jest tak. Super, naprawdę. No, ogólnie staramy się też, żeby właśnie na tych, żeby ta praca na eventach nie była taką, jaką się kojarzy zawsze, czyli multum stresu, multum roboty, robota bez snu. Tak robiliśmy i robimy też w niektórych eventach dalej, no bo taką mamy specyfikację, no ale dążymy do tego, żeby trochę zmieniać tę branżę też i pracować, wiesz, może po 6 godzin kiedyś, jako event managerowie, co dzisiaj jest taką abstrakcją, a może się kiedyś uda. Na pewno się uda. Musi się udać. Tak, tak. Nam też tego bardzo jako Vertigo serdecznie życzę. Tak jest. Chłopaki, panowie, Olaf, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mateusz Kowalczyk, Kamil Janik, dzięki wielkie. Dzięki. Olaf, jeszcze raz też dzięki. Pięknie. Może jakaś deklaracja na koniec, Piotr, z tym bieganiem, czy nie? Dla naszych fanów. Deklaruję, oczywiście, z tego miejsca deklaruję, jak tu siedzę na scenie w Vertigo, że nie biegałem i biegać nie będę. Brawo. Bardzo państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Chłopaki, jeszcze raz dzięki wielkie. Bardzo dziękuję polifonia.pl, tak jak wspominałem na początku, za realizację tego miłego spotkania Vertigo Talk Show. Już za jakiś czas kolejne rozmowy. Wam życzę dużo zdrowia. Odwiedzajcie Vertigo. Zapraszam na nasze festiwale. Jeszcze raz trzymajcie się ciepło. Cześć!